Ależ ten Jowisz błyszczy. Wprawdzie jest już po wielkiej opozycji, jednak blask największej planety Układu Słonecznego na wieczornym niebie wciąż hipnotyzuje i skłania do sięgnięcia po lornetkę lub teleskop, albo aparat wyposażony w nawet niewielki teleobiektyw na statywie. Wystarczy sekunda ekspozycji i już możemy oglądać Jowisza oraz cztery jego galileuszowe księżyce w postaci drobnych punkcików tuż obok, a wśród nich Europę. Jest to najnowszy cel sondy Juno od 2016 roku orbitującej wokół gazowego giganta. 29 września próbnik przeleciał nad powierzchnią Księżyca tak nisko, jak nad nami lata Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Efektem są najlepsze, najbardziej detaliczne zdjęcia Europy, jakie dotąd zrobiono, o rozdzielczości 1 km na piksel. Obserwacje Juno pomogą m.in. w wyborze programu dla misji Europa Clipper, która ma wystartować w 2024 roku. 6 lat później sonda zbada nie tylko atmosferę i powierzchnię Europy. Zajrzy też do jej wnętrza, próbując znaleźć miejsca potencjalnie sprzyjające istnieniu żywych organizmów. Pokryty kilkukilometrową skorupą lodu Księżyc skrywa bowiem ogromny ocean słonej wody. Jest jej tam 2 razy więcej niż na Ziemi. Spękania powierzchni Europy sugerują, że od czasu do czasu spod spodu wydobywa się woda, m.in. w postaci gejzerów, których pióropusze odkrył w 2012 roku teleskop kosmiczny Hubble'a, a w ślad za nim odkrycie potwierdził naziemny teleskop Kecka. Jeśli Juno miała szczęście, jej instrumenty pokładowe powinny wykryć tego rodzaju aktywność. Podczas bliskiego przelotu próbnik mierzył też temperaturę i skład lodowej pokrywy Europy. A my, oglądając Jowisza na niebie, wciąż zachwycamy się zdjęciami planety wykonanymi przez teleskop kosmiczny Jamesa Webba. Ten skierował swe wielkie oko także na sąsiadującego z Jowiszem na firmamencie Neptuna i wypatrzył pierścienie planety. Nie jest to odkrycie, bowiem znamy je od 1984 roku, a w 1989 z bliska od nocnej strony sfotografował je Voyager 2. Po 33 latach znów mamy ich szczegółowy obraz, tym razem w podczerwieni i z okolic Ziemi. Jest on zarazem kolejną demonstracją ogromu możliwości teleskopu kosmicznego Webba. Przez amatorski teleskop Neptuna ujrzymy tylko jako kropkę wśród gwiazd. Na szczęście pozostałe planety, poza Uranem, są dla nas bez trudu osiągalne gołym okiem, a z pomocą w ich identyfikacji przychodzi Księżyc. 5 października wieczorem odnajdziemy go poniżej Saturna. 3 dni później jest całkiem blisko Jowisza i jeszcze bliżej pełni. 11 października nasz satelita mija Urana, by 14 dołączyć do Marsa. Osamotniony wydaje się tylko Merkury. Jego łowcy mają swój czas w pierwszej połowie miesiąca. Planeta wznosi się nad wschodnim horyzontem w postaci wyraźnego punktu blaskiem dorównującego najjaśniejszym gwiazdom. Najlepszy czas na obserwacje wypada od 7 do 15 października. 24 o 6:30 rano Merkurego dogania cieniuteńki sierpik Księżyca. Jest to jednak koniunkcja trudna do zaobserwowania ze względu na niskie położenie obu obiektów oraz jasną zorzę poranka. Za to 25 października, jeśli dopisze pogoda, nie będzie żadnego problemu z obserwacjami częściowego zaćmienia Słońca. Jest to najgłębsze zaćmienie widoczne z Polski od ponad 7 lat. Mniej więcej w urodziny godziny, czyli o 11:11, Księżyc zacznie nasuwać się na słoneczną tarczę. Dokładny czas zależy od miejsca obserwacji i może różnić się o kilka minut. Około 12:20 zaćmienie osiągnie swoje maksimum, by po 13:30 nie pozostawić po sobie śladu. W szczytowym momencie Słońce będzie zakryte w ponad 40%. Wizualnie obejrzymy je w postaci grubego rogala. Musimy jednak pamiętać o podstawowych zasadach prowadzenia bezpiecznych obserwacji. Ze Słońcem nie ma żartów, stąd absolutnie nie wolno patrzeć w jego kierunku przez jakikolwiek sprzęt optyczny. Grozi to natychmiastową utratą wzroku. Chcąc patrzeć gołym okiem, postarajmy się o specjalne okulary wykonane z folii mylarowej, dostępne praktycznie w każdym sklepie ze sprzętem astronomicznym. Są niedrogie, a dają nam gwarancję bezpiecznych obserwacji. Podobny efekt daje użycie szkła spawalniczego.
Okopcone szkło lub zdjęcie rentgenowskie także może się przydać, ale pamiętajmy, żeby spoglądać na słońce z przerwami. Rzut oka na kilka sekund i przerwa na minutę, dwie. Taki sposób uchroni nas przed szkodliwym wpływem promieniowania podczerwonego, które podstępnie podgrzewa dno oka, choć wcale tego nie czujemy. Kiedy chcemy użyć teleskopu, zastosujmy metodę projekcyjną. Polega ona na rzutowaniu obrazu zaćmionego słońca z teleskopu na ekran w postaci np. białej kartki papieru lub ściany w jasnym kolorze. Tutaj także warto stosować przerwy, bo nieustanne działanie silnych promieni słonecznych może uszkodzić nasz sprzęt. Można też spróbować obserwacji bezpośrednich. Na obiektyw teleskopu zakładamy filtr ze wspomnianej już folii mylarowej, najlepiej o współczynniku ND5, dzięki czemu możemy spojrzeć na słońce przez okular. Musimy mieć jednak absolutną pewność, że filtr jest dobrze wykonany i zamocowany, a folia nieuszkodzona. Takie obserwacje najlepiej prowadzić pod okiem doświadczonego astronoma lub miłośnika astronomii. Bywa, że do dyspozycji mamy dedykowany sprzęt w postaci teleskopu słonecznego wyposażonego w filtr H-alfa, dzięki któremu możemy podziwiać nie tylko przebieg zaćmienia, ale i powierzchnię Słońca, erupcję słonecznej materii w postaci protuberancji, a także plamy słoneczne. Ponieważ nasza gwiazda dzienna śmiało wkroczyła już w nowy cykl aktywności magnetycznej, 25 października mamy duże szanse na bonus w postaci okazałej plamy lub nawet grupy plam. I jeszcze ciekawostka. W trakcie zaćmienia tuż obok pary Słońce-Księżyc znajdzie się Wenus, choć ze względu na bliskość słonecznej tarczy próba zaobserwowania planety jest szalenie ryzykowna. Nie polecam. Polecam za to konkursową gwiazdę Barnarda. Potrzebny będzie nam teleskop, bowiem jest ona niewidoczna gołym okiem. Gwiazda Barnarda wyróżnia się najszybszym ruchem własnym na sferze niebieskiej, stąd czasem zwana jest też strzałą. Nagrodę zgarnia Grzegorz z Rzeszowa. Gratuluję i pozdrawiam. Tym razem do wygrania jest fundowana przez wydawnictwo Zysk i Spółka książka Katie Mack Koniec wszystkiego. A na koniec dzisiejszego odcinka pojawia się pytanie. Jaki był początek Księżyca? Skąd na okołoziemskiej orbicie wziął się ogromny srebrny glob? Odpowiedzi przyjmuję e-mailowo pod wyświetlanym właśnie adresem. Powodzenia, Piotr Majewski.